Siemanko, z tej strony Jojo i witam was w kolejnym dniu z unboxingiem. Wiem, przedwczoraj był unboxing, a tu znowu kolejny. No słuchajcie, nazbierało mi się troszkę tych paczek, więc trzeba się kiedyś z tego odkopać. Dwa unboxingi, później będą już recenzje, ale tych recenzji będzie całkiem sporo. A dzisiaj paczka prosto od SpeedCube'a. Słuchajcie, ta paczka leży u mnie już tak długo, nie mogłem znaleźć w ogóle czasu, żeby nagrać ten unboxing. I powiem szczerze, nawet nie wiem do końca, co jest w środku, tak? No wydaje mi się, że ze dwie kostki. Zresztą paczka dość duża, jedna lub dwie kostki. Zresztą po co się zastanawiać? Sprawdźmy to. No słuchajcie, mam nadzieję, że tym małym wstępem was jakoś zachęciłem, żebyście też nie mogli doczekać się tego, co jest w środku. Znaczy, kurczę, myślę, jak ten tytuł zrobię, bo pewnie wy już z tytułu wiecie tak naprawdę, jaka kostka jest w środku w tej paczce. Ale być może mądry Radek z przyszłości, znaczy dla was z przeszłości, dla mnie z przyszłości, ustawił taki tytuł, który nie zdradza zawartości paczki i będę mógł was zostawić w niepewności. No i okej, mamy jedną kostkę, czyli dobrze strzeliłem, bo mówiłem, że jest jedna lub dwie kostki. Mamy jedną kostkę, o i już wiem, co to jest za kostka. To jest kostka dość pokręcona. Instrukcja użytkowania po polsku, także wszystkie wymogi oficjalne spełnione dla polskich zabawek. Słuchajcie, jest to kostka od Shengshu. Pierwszy raz widzę takie coś. Shengshu. Ogólnie Shengshu się zawsze pisało Shengshu. O, mam nadzieję, że zrozumieliście. Shengshu, teraz widzę, że Shengshu, ale oczywiście z tego, co wiem, to nadal powinno się to odczytywać Shengshu. Jest to kostka 6x6. Chociaż jak 6x6 nie wygląda i pewnie tu jest wasze zaskoczenie, bo Radek, co ty mówisz? To nie jest kostka 6x6, przecież to jest jakieś dziwne coś. Słuchajcie, to jest kostka 6x6, tylko ta kostka 6x6 zamiast 6 ścian ma 4 ścianki. Jest to modyfikacja typu Master Morphix, kostki od 2x2 w górę. Wiem, że na masową skalę jest to pierwsza tak duża modyfikacja, bo z tego co kojarzę, to większe kostki typu 7x7, 8x8, 9x9, no już nie były jeszcze modyfikowane na skalę masową do tego kształtu. Kostki typu Master Morphix to kostki zwykłe, sześcienne, na przykład 3x3 zmieniona w czworościan. No i tu mamy 6x6 zmienioną w czworościan. Na kostkę patrzymy w ten sposób i zobaczcie. To jest krawędź, to małe coś. Raz, dwa, trzy, cztery centry i kolejna krawędź, czyli nam daje 6. Narożniki to są te duże trójkąty i te malutkie trójkąciki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzicie? 6 warstw i to jest kozacka kostka. Powiem wam, oczywiście kostka zmienia kształt. Dużo osób, które bierze tą kostkę w ręce, myśli, że możemy nią kręcić tylko w ten sposób. Oczywiście tak nie jest. Kostka kształt zmienia. A żeby nie było, bo ja kostki oczywiście takie dziwne lubię bardzo układać i zawsze przed recenzją taką kostkę układam, żeby się zaznajomić z nią. No to słuchajcie, nie ma co. Wiem, że też chcielibyście to zobaczyć. O, już się boję, bo wiem, jak zawsze dużo pierdzielenia jest z tą kostką. Jak trzeba dużo się z nią pierdzielić, bo niestety kostka nie jest super ciężka. Mówię z góry, że wygląda na straszną. Kostka nie jest super ciężka, ale no, potrafi dać w kość, jeśli chodzi o czas, ilość czasu, którą trzeba poświęcić, bo tu te dwa elementy są takie same, a jednak trzeba je zamienić. Bardzo dużo elementów w tej kostce, w ogóle w modyfikacjach Master Morphix, często elementy są podobne do siebie. Dodatkowo problemem jest to, że centry tych kostek są dwukolorowe, więc bardzo ważna jest orientacja tych centrów. W zwykłej kostce tak naprawdę może być centr w dowolną stronę obrócony, bo ma jeden kolor. W tej kostce centr ma kolory dwa. W związku z tym trzeba pilnować tego, aby zawsze były obrócone w odpowiedni sposób. No i zobaczcie, jak to wygląda. Kilka chwil z czegoś, no, zaklejone, nie pokażę wam, z ładnego czworościanu zrobiło nam się takie cudo. Na pierwszy rzut oka w ogóle, żeby powiedzieć, jak już jest pomieszana, to ciężko nią szybko wykonywać ruchy, bo zawsze trzeba te warstwy ładnie sobie ustawić. No ale na pierwszy rzut oka i na pierwsze ruchy ręką, no muszę przyznać, że jest to naprawdę fajnie poruszająca się kostka. Jak na tak dużą modyfikację, jestem pozytywnie zaskoczony, bo bałem się, że niestety kostka 6x6 w takim kształcie, produkowana masowo, raczej nie będzie się poruszała zbyt dobrze i że będę musiał się nieźle natrudzić, żeby zrobić jakiś ruch, a tu się okazuje, że jest to całkiem przyjemna kostka.
No i co? No chyba już nie mam co do powiedzenia na temat tej kostki, także myślę, że możemy śmiało się żegnać. Oczywiście recenzja kości będzie na kanale. Nie będę robił żadnych poradników, jak ją układać, ale na pewno w trakcie recenzji jakieś kilka rad ode mnie dostaniecie. Staram się zawsze tak robić, no bo poradnik do takiej kostki trwałby nie wiadomo ile, a jest to zwykła kość 6x6. No i no ciężko by było, żebym do każdej kostki na rynku zrobił poradnik. Nie ma opcji. A jakieś kilka rad na pewno dostaniecie. Fajna kość do kupienia na sklepie Speedcube. Link macie oczywiście w opisie. No a co? Ja chyba zabieram się do układania, bo to nie fajnie byłoby zostawić taką pomieszaną kostkę na półce, nie? Brzydko wygląda. Także ja zabieram się do układania, a wy pewnie zabieracie się do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!